Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami World Factory, czyli można powiedzieć, że Factorio, czyli gra o automatyzacji procesów tworzenia, ale związana z tworzeniem słów. Będziemy produkować słowa, tak? W dość ciekawy, nietypowy sposób. Koncept gry mi się spodobał, lubię gry z taką automatyzacją i produkcją, więc tak oto mogę wam dzisiaj World Factory pokazać, bo może to jest coś, co wam się również spodoba. Szybko jeszcze zwracam uwagę, bo zapomniałem sprawdzić, ale gra ma na razie same pozytywne oceny. Co prawda 31 na chwilę obecną, ale 100% pozytywnych ocen, więc to jest dobra wiadomość. Nie jest podobno długa, nie jest jakoś mocno skomplikowana i zaledwie 27,50 kosztuje bez żadnych promocji. Więc to jest koszt pizzy. Małej pizzy. Chociaż w sumie zależy gdzie. Zagrajmy i zobaczmy, o co chodzi, bo ja jakby nigdy jej nie odpalałem jeszcze. Widzimy, że są tutaj, można sobie chyba samemu słowo napisać, możemy też jakieś przez tutoriale przejść. W ogóle nauczmy się, jak to wszystko tutaj działa. Trochę wygląda, jakby wszystko było bazowane na blueprintach. Ja włączyłem też tak zwany dark mode, bo gra wspiera tryb ciemny i tryb jasny, przez co nie będą nas oczy boleć. Tak, jestem gotowy zbudować literę. Muszę postawić swoją faktorię, czyli swoją fabrykę gdzieś tutaj, okej. Połączyć węzeł faktorii do węzła z purpurowym koszem. Cokolwiek to znaczy, ale chyba jest połączone. Widać, że jest. I nacisnąć play. Dobra. I co to daje? I tu produkujemy, zobaczcie. Aha, czyli tu mamy produkcję litery I. O, i to wypluwa mi literę I. Okej, okay, to są tak zwane wypluwacze, one tak śmiesznie tutaj spadają. Okej, okay, dobra. No i tyle. To był pierwszy etap. Ogólnie granie wspiera w wielkości 2K z tego co widzę, czyli powyżej Full HD, tak mi się wydaje, bo wszystko jest rozmazane dla mnie. Nie wyobrażam sobie, jak to na monitorach 4K może wyglądać. No i mamy, tak jak to bywa w grach z automatyzacją procesów. Jak się nazywało to studio, ciągle zapominam. Ale wiecie, chodzi mi o te takie klasyczne gry z automatyzacją produkcji, gdzie mamy rzeczywiście zawsze na końcu takie wykresy. Next level, zobaczmy w takim wypadku. Okej, okay, czyli z litery I możemy zbudować cały alfabet. Okej, okay, czyli możemy wyginacza używać, żeby wyginać litery. Przykład I można wygiąć do litery C. Poumieść obie faktorie, potem je połącz i no to zobaczymy, czyli tak. Czyli możemy tutaj położyć tego, możemy położyć tego, czyli prawdopodobnie tak. Tu mamy, czyli to jest output, pewnie wchodzi w input, jak znam życie, tak? Red note to the bender's blue note, no właśnie, i tutaj tak. I możemy zobaczyć, jak to będzie działało. Czyli jak widzicie, wysyłamy i mamy recepturę na literę C znalezioną. O, proszę bardzo. Letters Recipe Junior Chef. I to jest fajne, że naprawdę tutaj twórcy gier mają pomysły. Ja właśnie też poszukuję, grzebię sobie w umyśle, kombinuję, jaki tutaj jakiś oryginalny, ciekawy pomysł na grę zrobić w dość prosty sposób, bo sobie kombinuję oczywiście jakieś pomysły gier na start mojej przygody w Godocie, czyli takim fajnym silniku open source'owym. Dobra, next level, zobaczymy. O, już 100 boksów zbudowałem. Teraz łączniki. Mogę połączyć litery razem, żeby stworzyć inne litery. Czyli tak, łączniki mogą produkować tylko... Co? Tylko kompletne litery, które są right side up, czyli co? Do góry... What? For example, they will not create partial or upside down letters. Aha, czyli nie będą tylko częściowych i odwróconych do góry nogami, tylko prawą stroną do góry. Okej, okay, i jak jeszcze kolejność, kiedy łączysz litery w łączniku, nie ma znaczenia. No dobra, to chyba trzeba zobaczyć dokładnie, o co im chodzi. Bo mamy połączenie dwóch i, żeby wyszło V. Aha. No ale i dwa i można połączyć w różny sposób, prawda? Więc właśnie... O, czekajcie. Co tu się... To jest ten merger? Throw a building off screen, okej. Okay. Ale to ciekawe, bo... Trochę inaczej to wygląda. Coś tu mogę przestawić? Dobra, poczekajcie, bo tu mamy... Mogę tak usunąć, tak? Tu dwa i... I tu mamy łącznik, ok. Czyli jak połączymy i z i, to wyjdzie nam V? Right side up. Ok. Prawą stroną do góry.
zostały skompresowane i z jakiegoś powodu mamy 3-stopniowe, och, może przyspieszać tam bardzo ładnie. O! Buildings placed 3, a to można buildings placed 2. Continue editing, dobra, czekajcie, skoro można położyć tylko dwa budynki, to znaczy, że co, że można puścić tak? O! To ciekawe. Raz puszcza lewą, a i zobaczcie, można puszczać wielokrotnie. Okej. Okay. Musimy przynajmniej wrzucić 7 litr, niektóre wylatują. Okej, okay. Proszę bardzo, zbudowaliśmy z dwóch budynków. No dobra. Next level. Co to znaczy right side up? Trzeba będzie to zrozumieć niebawem. O, chyba właśnie to. Okej, okay, możemy mniej miejsca zająć, używając tylko jedną fabrykę. Mogę usunąć budynki, klikając prawym przyciskiem myszy. Przytrzymując prawy przycisk myszy, możemy zmienić kursor na gumkę. O, okej. Okay. Możesz również przenosić budynki, środkowym przyciskiem myszy, albo trzymając kontrol. No dobra, to zobaczmy. W sumie zrobiliśmy to wcześniej już. Tak, to jest usuwanie. To jest gumka, może usunąć wiele innych. Okej, okay, tak możemy przesuwać budynek. Bo tak możemy prowadzić... Dobra, okej. Okay. I tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie to postawimy. Znaczy jest powiedziane, postaw gdzie chcesz. Nie, więc możemy sobie postawić gdzie chcemy. Cyk. Cyk. Pyk. Dobra. Lecimy. I jest. Prosta zasada, prosty pomysł, a mimo wszystko mega, mega fajnie. To jest pomyślane. No dobra, next level. Rotatory mogą obracać litery. Wyobraź to sobie. Rotatory obracacze mają dwa warianty, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie, możemy połączyć operacje, zrobić z tego łańcuch operacji, żeby bardziej skomplikowane litery tworzyć, a może kiedyś całe słowa. No dobra. No dalej zastanawiam się, jakim cudem i połączone z i daje V. Tam było coś o tej prawej stronie, ale nadal nie do końca kumam. Co oni chcieli przekazać tym, że prawą stronę? Może wy wyjaśnicie, może zaraz gra sama wyjaśni. Czyli tak, musimy zrobić L, no to tak, to w sumie ma sens, że zrobimy I. I w takim wypadku, no i dodamy sobie tego rotatora gdzieś. Czyli tak, i damy mergera. Czyli to znaczy, że idzie jedno I, żeby się obrócić. A drugie i idzie, żeby się połączyć. Więc to połączone będzie szło tu. Szkoda, że to się tak łączy, że tutaj... No dobra, widać jak się najeżdża. Ale szkoda, że to jakoś tak, wiecie. Nie można tego na przykład jakoś przesunąć. Można. Przepraszam. Można. Okej, cofam. Można sobie węzły porobić. Fajnie. Okej, super. Dobra, mega. Tego mi brakowało, już to jest. Tak, i to połączymy pewnie tu. Myślę, że tak to powinno zadziałać. Tak, o widzicie, łączymy, tak, połączymy w taki sposób. Tego też, no to jest jakieś, to wiecie, uproszczenie, że nie ma czegoś takiego, że musimy zdecydować, czy to wypluwa za mocno, że to na przykład łączy, słuchajcie, mocno, że to łączy na górze czy na dole, to nie ma znaczenia najwyraźniej. Reflektor mirrors letters horizontally or vertically, czyli reflektory to są odbijacze, odbijają literę albo w poziomie, albo w pionie. Czyli co, jak połączymy dwa razy C, to powstanie nam O. Pewnie o to chodzi, tak? To takie trochę, tak, abstrakcja trochę jest, ale jednocześnie całkiem spoko pomysł. Odbija literę. Dobra, czyli byśmy chcieli... Czekaj, myślę, to przestawienie i tu będziemy chcieli mieć łącznik na pewno na końcu. Więc to, co chcemy zrobić, to doprowadzić I... do wyginacza i drugie i... O, okej. Okay. Czekajcie. Dobra, wyginasz mi jedno C, dobra. I to C, które jest wygięte, idzie tutaj, ale drugie C ma iść tutaj. O, sorry. Jeszcze muszę ogarnąć, co przesuwa. Tak. Nie? Czyli idzie już w dwie strony. Może przesunąć chciałem, ale okej. Okay. Możemy zrobić tak, że przesuwa w tę stronę. Tak, wiecie, staram się to tutaj trochę sensowniej poukładać, żebym widział, gdzie lecą i żebyście wy też widzieli, gdzie co leci. Czyli jak to sobie połączę, to poleci tu i to będzie już okej. Okay. Tak, mamy jedno C, a potem mamy obrócone C. Tak? Okej. Okay. I łączy dwa obrócone C. Okej, okay, świetnie.
I wtedy powstaje o. Czasami nie wylatują, więc. Może za mocno czasami to uderza, że tak wylatują te literki. Jest okej. No dobra, czyli to były tutoriale, a i teraz tworzymy o wiele bardziej skomplikowane słowa. Word of the day, cloud. Okej. Czyli teraz musimy stworzyć literę A. O, dark mode. Tak. No dobra, mogę włączyć dark mode, okej. Mergers can only create complete letters that are right side up. They will not create partial or upside down letters. Właśnie, no to mnie ciekawi jeszcze. Jeszcze nie jestem w stanie tego skumać, o co im chodziło. Łączniki mogą stworzyć tylko kompletne litery. Mogą tworzyć kompletne litery, które mają right side up. No przepraszam, ale jeszcze nie kumam tego. O co chodzi? A co to jest to? A, łączysz 3. A tu łączysz 4. Ło, takie skomplikowane rzeczy. Dobra, musimy stworzyć literę A. Stworzyć literę A. Okej, okay, no tam będziemy potrzebowali stworzenia po prostu I. I jak stworzymy sobie I, to możemy sobie stworzyć V poprzez zwykłego mergera, tak? Tak i tak. I to będziemy mieli... O, w ogóle nawet pokazuje nam, co wyjdzie z tego. I chcielibyśmy to odwrócić... Chcielibyśmy to odwrócić... Nie tym, chyba tym. Mam wrażenie, że to nam da literę... O, właśnie, tak. Ale teraz... No właśnie, ten merger. Może tutaj się dowiemy, o co chodzi z tym mergerem. Myślę, że ten merger jest potrzebny. Żeby móc połączyć to... I jeszcze jedno to... O! Nic z tego nie wyjdzie. Ciekawe. Może jeszcze jedno osobne i nie wiem, czy to jakoś nie obciąży za bardzo. Nic z tego nie wyjdzie. A co wyjdzie stąd? To wyjdzie to, co trzeba. Dobra, ale zobaczmy, co z tego w ogóle pójdzie, tak? Bo muszę zrozumieć też, w czym robię... W czym jest problem. Idzie A i... N! What? Stworzyłem N? Right side up. Może o to chodzi, słuchajcie. Dobra, mam pewien pomysł, co to może znaczyć right side up. Że tak naprawdę będzie, jeżeli będzie łączył, to będzie łączył od prawej strony, nie? Czyli po prostu z prawej strony będzie łączył. Prawa strona do góry, tak? Do not create partial or upside down letters. No dobra, to jak mam w takim wypadku stworzyć A, skoro tu ma taki dynksik? To trzeba będzie jakoś wpierdzielić. Może zanim się zmerdżuje, zanim się połączy, to może trzeba wykombinować, jak tam wsadzić ten element, czyli tak naprawdę połączyć... Dobra, spróbujmy zrobić tak, że połączymy na początku, jeszcze jeden merger chcę. A może potrójny merger? Czekajcie, może potrójny merger wystarczy, czyli... I to będzie w sumie... Przepraszam. To będzie w sumie jakoś tak na końcu. Że będzie obrócone na końcu. Bo mam wrażenie, że to obrócimy na końcu i wrzucimy tu. Ale o co chodzi? Może jest kilka sposobów na to, żeby to osiągnąć. To byłoby ciekawe. Że mamy I. Tak? I to I produkuje nam na początku. I to I chcemy połączyć. Tak, jedno I będzie szło bezpośrednio. Idź sobie z boku. Drugie I będzie obrócone o 90 stopni. O, i połączone z tym, to nam daje co? Na razie nie widzimy, co nam to daje. Bo on może stworzyć, te rzeczy mogą tworzyć tylko litery. Ale teraz bym chciał to połączyć z jeszcze jednym I. Nie? Spodziewałem się, że to może zadziałać, tak? Że mamy to połączone... Co z tego wyjdzie? Tak, że kreska o w taki sposób połączone... Wyszło H! Okej! Okay. A, wiecie co? Dobra, bo to prawdopodobnie nie powie mi, co to z tego wyjdzie, dopóki tego nie odkryję. Teraz odkryłem przepis na H. Ojej. No dobra, przepis na H. A, i do tego teraz pokazuję, bo odkryłem już to. Czyli to trochę trzeba zrobić eksperymenty, żeby poznawać receptury, jak tworzyć litery. No właśnie, ale jak to zrobić, żeby... Jak to zrobić, żeby z tego jeszcze stworzyło się coś więcej? Bo już udało nam się stworzyć również N. Ale jak wsadzić tę strzałkę pomiędzy? Ciekawe.
Tak się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie połączyłem ostatnio i pionowo. Nie, chyba nie połączyłem tego i pionowo, prawda? Tylko połączyłem i poziomie, więc merger powinien dać mi... To ciekawe, że w sumie jeszcze nie jestem w stanie znaleźć. A może jednak? Czekajcie, bo mam wrażenie, że wiecie co, że ja wtedy połączyłem może bez obracania tego. Tutaj coś może z tego wyjść. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Jest! Ojej! To co ja zrobię? Ja, chyba dobra, chyba rozumiem. Chyba wtedy po prostu... To nie musi tu wpadać tak naprawdę, z tego co widzę. Zrobiłem bez obrotu prawdopodobnie, jakoś. I proszę bardzo, ktoś to wymyślił z czterema budynkami. Interesujące, z czterema budynkami? 6 cykli per box, okej. Czy możemy wykombinować coś, żeby zrobić 4? Wiadomo, że global best jest 4. Może niekoniecznie... Continue editing. Niekoniecznie trzeba będzie na to tracić czas, ale to jest fajna zagadka ogólnie, łamigłówka. A to trochę jakby dało radę może... No bo jestem ciekaw, czy jest w stanie to zrobić bez obracania, albo... No bo to jest V, tak? I V tworzy A. A to zobaczcie, nie tworzy również liter do góry nogami, co mamy informację, tak? Więc jeżeli nie obrócimy... Z jakiegoś powodu będzie trzeba chyba moim zdaniem olać jednego mergera. No to wychodzi, może... Może o, tak się da? Faktycznie? Poczekajcie, czy mogę wykonać jeden merger na to wszystko? I teraz wychodzimy z tym... Nie, no nie możemy już podłączyć pod to samo, no właśnie. Ale, bo to jest V. No tak, czyli innymi słowy nie możemy stworzyć czegoś takiego, że mamy sobie to i że tutaj pójdziemy i... Tu pójdziemy obrócone i... No i to już próbowaliśmy, tak? To z tego wyszło... Chyba, że może zrobić tak, nie wiem, na przykład, że i pionowe to tu się połączy co innego, a tutaj jak obrócimy jedno i, no to wyjdzie coś innego, ale to wyjdzie H, no właśnie, nie wyjdzie V, nie wyjdzie A, no bo wiadomo. Okej, to ciekawe, jak to można by zrobić, może macie jakiś pomysł, jak to faktycznie zrobić, żeby wyszło jak wyszło. Play, dobra. A zrobimy OX, żeby zrobić to tak jak wtedy widzieliście, że... Touchpad mode? Może macie pomysł, jak zrobić to z mniejszą liczbą budynków. Enabling touchpad mode in the options menu lets you place buildings and draw lines with just one click at a time. No need to hold down the mouse button. No dobra, ale jakoś nie jest to mi jakoś mocno potrzebne, to tak. Myślę, że łatwo będzie zrobić... czy łatwo będzie zrobić X-a? No właśnie, a jak zrobić w ogóle X-a? Znaczy dobra, no mam wrażenie, że to będzie trzeba po prostu zrobić... O, co tu się wydarzyło? Co to? A, możemy... Aha, bo możemy zaznaczać jakieś rzeczy i przynosić je razem, tak? Ło! I wtedy lewy przycisk myszy też działa. Okej, spoko. Dobra, fajnie. Czyli tak. I... Znaczy I plus i da nam V, więc I plus obrócone, moim zdaniem powinno dać nam X. Da nam L. A co, jeżeli połączyć L z L? Można połączyć L z L, żeby zdobyć X? To jest ciekawe. Jakiś cross tu musiałby być, no bo to jest L. Ale w sumie, no to mnie ciekawi. Połączmy L z L, czy to wyjdzie X? L plus L? Coś nam da, no nie wiem, może to jest L, powiedzmy L i L, nie? Jakoś tak to widzę, zobaczmy co z tego wyjdzie. L i L. Znak zapytania. Okej, czyli nie. Czyli nie. No bo o wiadomo jak stworzyć. O już robiliśmy, tylko teraz pytanie jak zrobić X. No bo myślałem, że wiecie. Ja mogę obrócić mogę tylko o 90 stopni. A co gdybyśmy obrócili o 90 stopni oba? Co z tego wyjdzie? Co to będzie za twór? Równa się! Okej. Dobra, równa się stworzyliśmy. Dobra. It's a secret. Discover your first secret recipe. Sekretna receptura, proszę bardzo. Umiem tworzyć równa się. Nie wiem po co, ale umiem. I to są sekretne receptury. W ogóle można te receptury zobaczyć potem tutaj. Okej.
czyli mamy letter recipes, czyli byśmy, zobaczcie, że można stworzyć jeszcze na dwa inne sposoby, interesujące. To fajne, to jest sama taka też zabawa w odkrywanie tego, może być interesująca. Jeśli zrobiliśmy tutaj sposoby na zrobienie, można stworzyć też w dwa sposoby. Ciekawe, czy można wygiąć bardziej C, żeby zrobiło się O, to mnie ciekawi. Tak, tu mamy V, gdzie są te sekretne, tutaj mamy. Okej, okay. Czyli równa się, to jest pozioma kreska plus pozioma kreska. Dobra, plus 1, czyli to jest jakby dodatkowe. 93 są podstawowe, wiele różnych możliwości, a mamy też, dobra, mamy też sekretne, które nie są wypisane i trzeba sobie tylko po prostu to znaleźć. No dobra, jak jeszcze można by spróbować zrobić X? No bo tak, bo jeżeli stworzymy to w taki sposób, że tu będzie tak i tu będzie tak, no to to nam łączy nam to w L, ale nie łączy nam to w T. I to jest też ciekawe, jak zastanawiam się, jak zrobić w takim wypadku literę T, skoro tak to działa. Pomyślmy chwilę. Wiecie co, mam też pomysł, że może to być V połączone z V. Okej, co powiecie na V połączone z V? Może tak. Dobra, ziomek, idź tu na sam dół. Czyli tak, musimy zrobić V, no to V robimy tak. I teraz dwa V połączone ze sobą plus obrót. Obrót, nieważne. No dobra, w pionie, obrót. Czyli możemy połączyć i to znowu w mergera pójdzie. Czyli mamy... Tu wychodzi nam V i teraz V obracamy, idzie tu i jedno V idzie bezpośrednio i to powinno nam dać moim zdaniem X w końcu. Podpołączyliśmy dwa razy V, tak? Zobaczmy. Tak jest. Okej. Okay. To jest moja receptura na X. W porządku. To teraz receptura na O. No i właśnie bym chciał sprawdzić moją recepturę na O. Czy ja mogę puścić trzecią? Na przykład trzecie I bym chciał posłać właśnie w tego wyginacza. Mogę, okej. Okay. I słuchajcie, wyginacza jeszcze raz. Jestem ciekawy, czy to stworzy O, takie mocno wygięte. Będę zapamiętywać. O nie! Okej! Okay. Nawias! Sekretną recepturę odkryłem. Dobra. Okej, okay. A jakby jeszcze raz wygiąć? Czy jak wygnę nawias raz jeszcze, co się stanie? Sekretna receptura, no dobra. Już jest znak zapytania, przegiąłem. Dobra, czyli wygięcie dwa razy nie za bardzo da sukces, żeby zrobić O. Czyli musimy połączyć... Tak, czyli potem mamy kolejny merger, ale po drodze musimy odbić w poziomie. Tak? Czyli to C, które zostanie stworzone, cyk. I pyk, i jeszcze C leci bezpośrednio też tu. Jeśli dobrze pamiętam. A nie, czekajcie, bo jeszcze muszę to zrobić. No i zobaczmy, tak? No to jest odbite C, łączy się z C i mamy OX. Ło! A, okej, okay. Stworzyłem i to są te... to też jakoś ma swoją nazwę. Słuchajcie, to się nazywa, właśnie stickerbook. Stworzyliśmy po prostu OX i to generuje Discover Your First Sticker, nie? I zobaczcie, mam najlepszy wynik. Buildings placed 7, letter overflowed 0, cycles per box 12. Next level. Świetnie. Teraz mamy Ivy. Tip fast forwarding. No, did you know you can... Tak, mogę fast forwardować kilka razy. Press space. I'll click the blue fast forward button after clicking play to make the factories run even faster. Czyli to jest to, tak? Spacja. Dobra, mamy też podspację, w razie czego. OK. Ivy. Znamy I, znamy V. Jak połączyć Y? No pewnie I plus V. To będzie Ivy. To pewnie będą stickery, tak? Bo tworzymy jakieś unikalne słowa. No to cyk. Jeden produkt. I teraz tak, no jeden leci tu. To wiadomix. Możemy go puścić gdzieś tam z boku, bo on będzie najszybciej będzie dochodził, że tak powiem. Mamy oczywiście merger, więc możemy połączyć dwa i wyjdzie V i gotowe. Ale będę chciał również to V wykorzystać potem, żeby jeszcze ten merger pozwolił mi połączyć w taki sposób i wyjdzie Y, tak? Czyli V połączymy z pionową kreską. Zobaczmy. Oj, przepraszam, chciałem krócej. O Jezus, jak to poleciało. Dobra, ciężko to spowolnić. Continue editing. Już, jak to zatrzymać? Tak? O, żeby nie było wątpliwości. Na szczęście tutaj jakby to nie ma znaczenia za bardzo. Poleciały, to jest Ivy. Ładnie. Dobra.
Okej. Okay. Wychodzimy z tego poziomu. Aha, dobra, to trzeba będzie tak wybrać. Okej, okay, Ivy. Tylko w sumie nie skupiłem się w sumie na tym, muszę wam powiedzieć, jak wyglądał wynik tego, ale myślę, że był dobry. Cat! Robimy teraz koteczka. No dobra, w sumie to... O właśnie, nie? Wiem, jak zrobić T. Wiem, jak zrobić C. Wiem, jak zrobić A. T is a tricky letter. A couple pointers for you, proszę bardzo. Pamiętaj, że merger może produkować tylko kompletne... No właśnie, right side up letters. It doesn't matter what order you connect letters to a merger. No, mówi nam, że produce complete. To wiemy, kompletne. Musi wyjść z tego kompletna litera. Nie mogą wyjść części liter. I right side up letters. Prawą stroną do góry. Co to znaczy prawą stroną do góry? Jest to dla mnie tak bardzo nie do końca jasne, że mnie to rozwala. To może być coś prostego, tak jakoś nie jestem w stanie skumać, co to znaczy prawą stroną do góry. Czy będzie więcej różnych zabawek, czy to są wszystkie faktoria, które poznaliśmy? Jestem ciekawy. No dobra. Mergers can only produce complete right side up letters. Dobra, zacznijmy może od wymyślenia, jak zrobić T. Bo już wiemy, że right side up. No bo teraz tak, mamy kreskę pionową i poziomą. Dlaczego z tego tworzy się L? Nie? Bo jest napisane right side up. Czy to jest ta zasada, która tu pasuje? Dobra, jeśli chodzi o pomysł, no, jak można stworzyć T, to ja mam taki. Pokażę wam, o co mi chodzi. Czyli tak, zrobimy sobie L na początek. Chcę mieć L. I teraz słuchajcie, L będę chciał obrócić na drugą stronę, co stworzy nam odwrócone L, prawda? I chciałbym to połączyć z obróconym teraz jeszcze, z obróconym tym dziadostwem. Co wy na to? A, tylko merger, tak? I na końcu połączyć to i to. I to moim zdaniem będzie T. Zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Haha, dobrze! Dobrze! Wymyślone, jak powinno wyglądać T. Okej. Okay. To nie ma na szczęście problemu z tym, że to jest, wiecie, że to sobie czeka i tak dalej. Więc okej, jest koteczek do zrobienia. Czy tu możemy zrobić małe porządki? Proszę bardzo, poukładamy wszystko ładnie. Tak jest. I teraz musimy zrobić C i zrobić A, ale ja to przyspieszę, bo my doskonale wiemy, jak zrobić C i A, prawda? Dobra, wykorzystałem tutaj te wszystkie rzeczy. Jest A, tak? Wykorzystałem również obrót tutaj. Tylko pytanie brzmi, czy tego produkcja i nie będzie bardzo powolna do stworzenia tego słowa, ale wygląda na to, że chyba nie. I tak najwolniej produkuje się T. Jak zresztą widzicie, najszybciej produkuje się C. Tak? Najszybciej leci C. Natomiast pytanie brzmi, czy faktycznie to ma znaczenie. Bo jest, jak to popiernicza. Dobra, zrobiliśmy koteczka. No i proszę bardzo. Letters overflowed. Your best 19. Global best 0. I teraz muszę, w sumie dobrze byłoby zrozumieć, Cycles per Box też dużo, prawda? Buildings placed, ale prawdopodobnie, no może też na 8, continue, że można prawdopodobnie zrobić też tak, że no nie robić takiego szaleństwa, że innymi słowy, że tutaj to wszystko odłączyć, po prostu zrobić drugi budynek, który produkuje i. I moim zdaniem to już nie będzie aż tak straszne, tak? To będzie lepiej działać, bo mamy kilka i, które będą to dawać radę. I w razie czego będziemy jakoś sobie pomagać z tym. A no właśnie, to w ogóle jest kiepsko, tak? Letters overflowing. Widzicie, też nie jest ok. Możemy spróbować to zoptymalizować jakoś. Czyli na przykład chcielibyśmy... z tego lecą 3. Z tego lecą 2, nie? Więc jakby tutaj jest bardzo duża produkcja tego, więc można by zrobić tak... że to z tego leci tu. I czy to coś zmieni? Jakoś tak widzicie teraz. Działa to. Choć tak naprawdę jeszcze bardziej tutaj mamy letters overflowing faktycznie. Tak mi się wydaje, że tutaj widać, gdzie jest najmniejsza zużycie, jakby tutaj tego powinno być więcej. To trzeba by dostosować, gdzie największa powinna iść moc przerobowa tych literek. Tak, bo stąd idzie w dwa miejsca, a tak naprawdę mogłoby iść z powrotem tu. Czekajcie, to zróbmy tak. Z powrotem zrobimy tak, jak było, że tu idą trzy,
Najwięcej czasu gdzie to rzeczywiście? Czekajcie, muszę jeszcze raz, gdzie to najwięcej czasu potrzebuje? No tutaj bardzo długo czeka, aż poleci, bo ta... No tak, zobaczcie, bo to obracane litery... Kurczę, dobra, bo to... Dobra, to problemem jest obracanie tych liter. Tutaj. Bo to stąd. Idzie aż w trzy miejsca. No to nie dziwne, że to tak spowalnia całą produkcję, tak? Więc raczej powinno być coś takiego, że powinniśmy zrobić sobie może jeszcze na przykład drugą taką faktorię tutaj. Nie przejmować się liczbą budynków, tylko zrobić po prostu optymalizację. Tak, może iść, ale może też iść z niego. Drugi. Trochę się robi ciasno. A, tylko nie dałem wypuszczenia tego. I na przykład to wypuścić tu, przez co usunąć to. Nie? Żeby troszkę tutaj odciążyć. O, proszę bardzo. I już tam, o. I już nawet w miarę nawet dobrze idzie. Te oczywiście idzie najwolniej. No i najbardziej tutaj mamy przestój znowu. No i to pewnie będzie kombinacja, tak? Jak to zrobić, żeby to było jak najbardziej optymalne? Bo teraz dałem 11 budynków, ale już letters overflow 17. Cycles per box 12. Global best jest 10. Więc jak sami widzicie, no jest kombinowanie. Czy jakby się chcieć pobawić w optymalizowanie, to też jest jak najbardziej możliwe. Dobra. O kurcze. Unlocking levels. Each page of levels has 6 words. Masz przecież, każda strona ma 6 słów. Jednakowoż musisz wypełnić tylko 4 z 6 na każdej stronie, żeby odlokować następną stronę. W taki sposób, jeśli gdzieś się zatkniesz na jednym albo dwóch słowach, zawsze możesz przyjść do nich później. Okej. Okay. No dobra, ale w sumie może być... B chyba wiem, jak połączyć. D chyba też wiem, jak połączyć. No to zobaczymy. Zacznijmy od tych skomplikowanych bardziej liter. Na przykład B. Dobra, zrobimy B. Czyli to będzie kreska, moim zdaniem, z połączeniem dwóch C. Dobra. To na jedną literę będzie jedno i szło. Żeby jakoś to zoptymalizować w ten sposób. Czyli tak, tu mamy już zrobione C. I w sumie dwa C możemy też połączyć z I. Ale właśnie, czy to nie będzie nam... To być co, chyba tu zrobię potrójne łączenie. Zobaczymy, czy to zadziała, bo będę chciał zrobić jedno C, drugie C i jeszcze jedno I. I moim zdaniem to powinno zrobić B. Sprawdźmy. Tak, jedno C, drugie C. Moment. Błąd. Nie obróciłem tych C, tak? Więc jeżeli będę chciał to połączyć, to te C muszą być poobracane. Zapomniałem o tym. Więc wait a minute. Tu wszystko ładnie, ale tu zrobimy obrót. Weź tutaj pod koniec, bo ty nie jesteś mi tu potrzebny. Tak naprawdę pójdziemy w to C. O, przepraszam, obrót, odbicie, tak. Odbicie lustrzane jest potrzebne. Cyk, pyk i pyk. O, zobaczmy teraz, czy to ma sens. Haha! To jest moja wizja tego, jak powinna wyglądać B. Widzimy, overflowing mamy. Czy tak naprawdę to I mogłoby też wykorzystane być do czegoś jeszcze, żeby wykorzystać moc przerobową tego I, na przykład, gdyby chcieć. Ale nie wiem, czy to jest takie... Nie mogę tego rozdzielić na dwie, więc nie ma rozdzielaczy. Ale no, może się na przykład do czegoś jeszcze przyda? Nie wiem. A umiemy, L umiemy, no to zróbmy jeszcze D teraz. No to D też jest proste, tak? Pytanie brzmi, czy mógłbym wykorzystać... No właśnie. Tak naprawdę mógłbym wykorzystać to samo. Nie? Potrójną produkcję. I tu potrójną produkcję. O kurczę, to byłoby ciekawe. Oszczędzilibyśmy... No to jest przebieg na oszczędzanie budynków, tak? Zawsze tak też w tych grach było, że jak idziemy na budynki, to idziemy na budynki. Nie zawsze da się wszystko zrobić za jednym razem. Więc można by po prostu zrobić jeszcze jeden merger. Weźmy z tej strony i puścić tu jeszcze jedno wyjście. I... Tak, odwrócone C i pionowe... Tutaj to by nam wyszło D, prawda? Tak mi się wydaje, bo mamy tutaj teraz O. Tylko jeszcze dużo będą tutaj czekali. O, proszę bardzo, mam recepturę na D. No to najwięcej, widzicie, najwięcej jednak tych I leci pionowych, które są niewykorzystane. Za długo czekają. Dobra. Ale oczywiście można by to wykorzystać... Znaczy tak, nie można tutaj już za bardzo, kurczę, to obciążać tego, ale L... No dobra, L. No to L wiadomo, co trzeba zrobić, żeby uzyskać L. Myślę, że tu druga się faktoria przyda, mimo wszystko, czyli... no jedno będzie z obróceniem o 90 stopni. Więc mamy tutaj wejście.
i tu będzie połączenie, czyli po prostu jedno leci tu, drugie leci tu i tu mamy L. No i tu znowu mamy A po raz kolejny, ale właśnie może by się udało po drodze odkryć inny sposób na tworzenie A. Nie? Może jest jakiś sposób na stworzenie A inny niż odkryliśmy? Bo tam są trzy sposoby na A. I nie wiem, czy rzeczywiście, jeżeli używając tych samych narzędzi, to może być to ciekawe. Tak, bo możemy sobie zobaczyć tu w recepturach. O, odblokowa... Speedrun mode unlocked. O mój Boże, no niekoniecznie. Jeszcze jest Pixie. Bolt, robimy jeszcze jest Pixie. Pixie jest czerwone. Ciekawe, co chodzi z tym Pixie, że jest czerwone. Recipes. No widzicie, bo mamy jedną, tak? Czyli pozioma kreska plus to. Może na przykład okazać, że jesteśmy w stanie zrobić to samo. Nie, to możemy zrobić H. Bend I, tak? CC plus I. No, i zobaczcie, że... I zobaczcie, ile jest sposobów na stworzenie B. Jest 8 receptur na tworzenie B. Mam wrażenie, że w przyszłości będzie więcej faktorii do zrobienia, albo nie. Może to są wszystkie i po prostu da się kombinować. Jakoś. Ciekawe. No właśnie, stworzenie B jest wiele sposobów na to. To jest jeden z moich pomysłów, a można by kombinować jeszcze pewnie jakoś inaczej. Ale jak? Na pewno są jakieś sposoby. Ale dobra, zrobimy A klasycznie. Tylko to sobie przesunę. Okej, wykorzystałem kilka budynków. I wykorzystałem również produkcję I, jak widzicie. Pewnie wszystko można podpiąć coś pod jedno. O, bardzo długo trwa produkcja, jak widzicie, D, więc widzimy, czego jest najmniej, co najwolniej się produkuje i tak naprawdę czego powinniśmy zwiększyć, żeby było lepiej. Prawda? No ale to jest wiadomo testowo. Przy najmniejszej liczbie budynków oczywiście mogę jeszcze wszystko ograniczyć do jednej produkcji I. Odblokowaliśmy łysego, okej. Okay. No, mamy 11 budynków, można zrobić to z 9. Kilku osobom udało się zrobić to z 9 budynkami. 31 overflowing, global best jest 0, cycles per box 24. Właśnie to mnie ciekawe, ten letters overflow. Znaczy, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby zdążyć nie zrobić właśnie takich kolejek, tak? Czyli jeżeli faktoria próbuje wyprodukować i albo produkuje wyprodukować jakąś literę i nie może tego zrobić, to wydaje mi się, że to jest właśnie letters overflow, tak? Widzimy, że B i D idzie mu najgorzej. Oczywiście można by zrobić to wszystko jeszcze z jednej. To byłoby już straszne, ale tam było napisane, że mogę zrobić to z 9 budynków. To już jest ciekawe, nie? Z 9 budynków, nie z 10. Jestem ciekaw, czy na przykład można by... Słuchajcie, chyba mam pomysł, jak zrobić B. Moment, to zostawmy tak jak było, ale dla eksperymentu, ja bym chciał zobaczyć. Już zrobiliśmy ten poziom, ok. A co jeśli spróbowalibyśmy... Tylko teraz nie wiem, czy ja czegoś tu nie popsułem. No właśnie. Tak, czyli mamy tutaj i... Tu mieliśmy mieć wygięte, dobra, wygięte. Wygięcie popsułem. Więc chciałbym, żeby tu poprowadzić to i doprowadzić tu. Że można było tu stworzyć, czy dobrze to zrobiłem, czy ja coś popsułem. Czekajcie, mamy C, to musi być obrócone jeszcze, dobra. Jeszcze trzeba to obrócić. Sorewicz. Okej, okay. I teraz mamy... Co tu się dzieje? Yes. Staszek, przed chwilą to robiłeś. Obróć mi to w ten sposób. Cyk, pyk. Dobra, jest D. Ale teraz... Może... D powinno pójść, słuchajcie, w merger i puścić jeszcze D tu i puścić jeszcze D tu i potem połączyć to w B, bo może dwa D połączone ze sobą dają B. Będzie to oczywiście strasznie obciążone wszystko, ale no rozumiecie, jaki jest zamysł. Proszę bardzo, i mamy to. Odkryłem drugi sposób na to, jak zrobić B, używając D. Spoczko. Jaki to da mi wynik? Da mi 11 budynków, da mi 17 overflow i 18 cycles per box. Spoko. Next level. To jest challenge level. Okej, okay. Czyli mam restrykcje co do budynków, których mogę użyć.
Większość liter ma więcej niż jeden sposób na stworzenie go, receptur. Challenge level will often force you to discover new ways to make letters. No właśnie, zmusi mnie do tego, żeby wymyślić, jak zrobić litery, przepraszam, w inny sposób, tak? Co jest w sumie ciekawe, czyli mogę produkować ile chcę i, mogę produkować tego ile chcę, nie mam w ogóle tego, mam po jednej do obrotów i okej, czyli tu mam, widzę czego mam, gumeczka działa? Działa. Spróbuję zrobić challenge level, ale spróbujmy go zrobić może razem, co nie będę to po prostu tam, dobra, okej, spróbujmy, czyli tak, wiadomo, że jedno idzie tu, to na bank, tak? Najłatwiej będzie też... Dobra, jak zrobimy mergera tutaj, będzie nam tworzył V i będzie można V połączyć z V, obrócone V, tak? A, zobaczcie, to jest ciekawe. O. To tylko obraca w poziomie, nie w pionie, żeby stworzyć X. Co jest ciekawe, bo X oczywiście można też stworzyć w taki sposób, że obrócimy sobie raz. Tak, obrócimy sobie raz V, stworzy nam to w taki sposób, więc można wtedy puścić przez to, cyk, tak, i mamy kolejny merger, i tu puścimy stąd, i mamy, zobaczcie, w taką stronę obróconą rzecz, i to pójdzie tu. Troszkę może bałaganiarsko to poukładałem, wybaczcie, ale rozumiecie koncept, i to nam stworzy X. Co ciekawe, można by na przykład zrobić, jeszcze z tego użyć coś, wykorzystać. Tu mamy to V, które może być połączone znowu z tym, żeby stworzyć kolejny merger, tak? Tu zrobimy to, idź mi tu na bok, i tu puścimy jeszcze to. I to nam stworzy Y. Tak, i mamy jeszcze P do stworzenia, ale na razie puśćmy, dobra, nie będziemy puszczać, będziemy na końcu. I jeszcze musimy ten bender zrobić. Czyli puścimy znowu z jednego budynku i, a niech będzie, że wszystko z jednego na razie, to nam wygnie C i trzeba to obrócić. Bardzo dobrze, że jest ten budynek, bo ten budynek jest idealny do tego. No właśnie, ale to, co teraz próbuję zrobić, to będzie D. Nie? Więc będę musiał zrobić D z podpięciem na i, chyba. Tak mi się wydaje. Czyli tak. Tu polecimy z tym, tu polecimy z tym, ale jeżeli ja to połączę, a zróbmy od razu potrójne połączenie, chcę połączyć siebie z pałką pionową i jeszcze jedną pałką pionową. Nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Zobaczmy, co z tego wyszło. Jakieś kłopoty mi powstawały, ale jest! Dobrze! Czekajcie. Okej. To ma sens. To ma sens, widzicie? Tak jest. Połączyłem dwie pałki pionowe i idę. Tak naprawdę jestem ciekaw, czy to jest drugi sposób na to, żeby łączyć. Bo wydaje mi się, że chyba o to właśnie chodzi, że mogę teraz... Czyli wszystko tutaj działa, tak? Tu mam oczywiście jakiś overflow, niestety brzydki. Ale o co mi chodzi? Że tutaj, dobra, zróbmy to na maksa, żeby jak najszybciej zaliczyć poziom X. Rzeczywiście mają najwięcej problemu, żeby się tu połączyć. No bo to dużo, oszczędzam budynki. Proszę bardzo, i mam budynków 9. Complete challenge level, proszę bardzo. I Wordsmith Wordy, świetnie. No ale Letters Overflowed jest bardzo duże i bardzo dużo cykli, ale za to mam rekord globalny budynków, ale widzę, że to większość zrobiło, tak? Natomiast jeszcze mam taki pomysł, że można by to zamienić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo będę chciał zrobić tak, żeby na początku stworzyło się też D. Czyli tutaj mamy to. Właśnie fajne jest to, że jak podjedziemy tutaj myszką, to widzę, co się stworzy i zrobić to z pionowym. I to nam tworzy D. I potem jeszcze jeden merger, tak? Dodatkowy krok niepotrzebny oczywiście, żeby zrobić z tego znowu P. I wydaje mi się, że to wyjdzie na to samo. Bo to wyjdzie na to samo, ale to jest nowa recipe. Tak? Czyli można zrobić to od razu, a można zrobić to w jednym, za jednym zamachem, tak? To też jest spoko. To też jest całkiem spoko. Recipes. I możemy zobaczyć, że stworzyliśmy P. Gdzie to jest to P? O, proszę pana, dwa sposoby. Czyli uczymy C i I. Znaczy odwrócone C i I, albo stworzymy D plus I. Mamy jeszcze jeden sposób na tworzenie P. Jeszcze jeden sposób na stworzenie P. Może da się stworzyć U jakoś? No nie wiem. Nie wiem, no na razie będę się nad tym zastanawiał. Możemy zrobić ostatni, co jest type word. Mogę wpisać
Okej, czyli mogę wpisywać jakieś słowa, tak? I dowolne słowo i z tego dowolnego są na przykład zrobić, nie wiem, Staszek, tak? Albo schabowy, albo lama i spróbować stworzyć z tego słowo w tej grze, co jest fajnym pomysłem też. Words. Słowa, które udało mi się zbudować. Dobra, ale zobaczmy jeszcze w tym przypadku coś. Jezu. Pixie. Pixie zrobiliśmy, ale zobaczcie tutaj. My tu mamy coś takiego jak axolotl. To jest mega długie. Face. Okej, okay, face wydaje się fajnym wyzwaniem. A to też jest ciekawe. O. W sumie to jest ciekawe. To jest krótkie. Optymalizacja statystyk budynków. Budynki, statystyki budynków. The building stat counts how many buildings you have placed. Czyli liczy ile. Tak, to są statystyki, czyli liczy ile budynków. Żeby zrobić optymalny wynik, spróbuj stworzyć słowo w jak najmniejszej liczbie budynków. Postaraj się używać ponownie liter i eksplorować inne receptury, żeby zdobyć najniższe punkty za budynek. No okej, okay, no to jest. No to faktycznie, no to wiemy. Akurat to wiedzieliśmy na bank. Dobra, słuchajcie, no to co? Idziemy benderem. Najmniej budynków, to się da zrobić. Mamy C. I teraz myślę, że zrobimy z trójką. Czyli połączymy C i pionową kreskę i zobaczymy, czy to coś da. Czy to będzie Q? To nie będzie Q. Ciekawe. CC i kreska nic nie zmienia. A co się stanie, jeżeli wrzucę tutaj obróconą kreskę. Czy to coś zmieni? Też znak zapytania. Nie. Dobra, czyli co muszę. A zobaczmy w takim przypadku, czy da się to zrobić tak. C i C połączę, wyjdzie mi O. Tak. I potem to O połączę. No, nie muszę tego. Połączę to po prostu z I. Czy to wyjdzie to? Zobaczmy. Znak zapytania. Ciekawe. Jak stworzyć Q w takim wypadku? Interesujące. Jak stworzyć Q? Ile jest przepisów na Q? Receptury, zobaczmy. Na Q jest. Co? Jest! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem sposobów na to, żeby stworzyć Q? Interesujące. Ale poczekajcie, czemu tu. Jestem debilem! Boże. Zapomniałem obrócić drugiego C przecież. Ja pitole. Przepraszam bardzo. Drugie C musi przecież być obrócone. Jedno C leci bezpośrednio. Drugie C musi być obrócone. I wtedy mamy tutaj takie C i tutaj ta pałeczka pionowa jeszcze. I to może być to. Od początku dobry pomysł, tylko. Tak jest. Pomysł był dobry od początku, tylko żem zlamił. A no i tutaj można polecieć. Prawda? I mamy najmniej budynków możliwych. Cyk. Bardzo ładnie. I to mi daje najmniej budynków, ile można było. O, tylko mamy letters overflowed, mamy cykli, mamy bardzo ładnie, czyli gdybyśmy chcieli jeszcze mój best tu zrobić, to musiałbym to wszystko jakoś tak tutaj dostosować, żeby nie było overflowu. Wiecie co, ja spróbuję zobaczyć, jak ja mogę zrobić coś, żeby ten overflow tutaj zniszczyć, żeby nie było z tym problemu. Bo ja to widzę tak, jak się teraz zastanawiam. Jedno i powinno iść tak, bo tu mamy wypluwanie i tu, i wypluwanie i tu. Czyli to jest mniej więcej porówno. Czyli na jeden taki tik mamy tutaj produkcję pół. No nie wiem, czy to dobrze wyjaśniam, ale mogę zrobić teraz drugi i stąd idzie bezpośrednio tutaj, tak? I tu też z jednego i tworzą się dwie rzeczy. Czy to jest to? Wydaje mi się, że ten overflow jest teraz piękny. Tak, widzicie, bo porówno. Tak jest. Buildings place jest pięcia letters overflowed zero. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Że trzeba to tak podzielić, że on tutaj jakby tworzy, no powiedzmy, tworzy i na jeden tick to jest jedno tworzenie i to tak naprawdę chyba tak nie jest. Widzę, że chyba co dwa tyknięcia, tak? Jak na to spojrzymy, to on co dwa tyknięcia produkuje, tak? Czy co dwa tyknięcia mamy produkcję jednego i. Więc jak ja to rozdzielam na dwie, to tak naprawdę to i, widzicie, ma produkcję 1 na 4. I tu też ma 1 na 4, tak? Za każdym razem, kiedy rozgałęziamy, to samo i, to zmniejszamy jego produkcję. Więc to jest fajne, żeby to zoptymalizować tak, że potem to jedno i jak wchodzi bezpośrednio z produkcji i to ma na 2, i potem to, co tutaj będzie produkować, jeżeli ja to rozbiję na 2, no to ma produkcję 1 na 4.
I jeżeli to ładnie wszystko zgramy, tu jest 1x4 i tu jest 1x4, które zostaje dostarczana w każdym miejscu, no to mamy idealną sytuację. Bardzo fajny pomysł. Dobra, szanowni państwo, ja to mogę grać i grać i grać, a czas nam się skończył, jak wam się podobało. No zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Bardzo mnie ciekawi, czy rzeczywiście w tej grze mamy tylko te budynki i koniec. Jeśli tak, a na to może wskazywać, że tak mamy zrobione, no to może być ciekawe. To może być interesujące. Wydaje mi się, że te słowa, słuchajcie, są tak dobrane, żeby każde z nich dało się zrobić na Overflow Zero. Czyli tak dostosować produkcję, tak dostosować i poszukiwać też przy okazji możliwości łączenia, tworzenia tych słów i tych liter przede wszystkim, skoro ma wiele receptur, żeby dobrać tak idealną, żeby było perfekcyjnie zawsze wszystko produkowane na zero. Więc bardzo fajne pomysły są tutaj, tak? Widzę, że na pewno są dobrane tutaj te słowa w taki sposób, żeby one mogły stanowić takie dodatkowe wyzwanie. I to jest moim zdaniem super w tej grze. Jest tu jednocześnie fajna taka łamigłówka przede wszystkim i też fajny koncept produkcji liter. Pomysłowe, więc ode mnie bardzo duży like. Nie wiem, czy to będzie, w sumie na chwilę dalej nie wiem, czy to jest gra pod jeden odcinek, czy żeby zrobić z tego dwa odcinki, czy zrobić z tego dłuższą serię, absolutnie nie wiem. Zobaczę, jak wam się to oglądać będzie, bo to jest na pewno łamigłówka fajna do zrobienia tutaj, dla mnie, dla gracza, ale czy dla oglądającego też? Nie mam bladego pojęcia, dacie mi znać, to będę wiedział. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.